ostatnią noc nawet przespałem, także do 8. Nie było źle, nie było źle po powrocie. Aczkolwiek no, to nie jest nasza najwyższa dyspozycja i ja mam nadzieję, że ona będzie dużo wyższa w najbliższych dniach. Mieliśmy kilka dni przerwy od siatkówki, mamy w nogach kilka turniejów, dlatego trzeba spokojnie z głową wrócić do grania już, przede wszystkim do trenowania, bo tak szczerze mówiąc porządnie nie trenowałem od półtora miesiąca, powiedzmy, tylko było granie, 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 odpoczywanie, granie, odpoczywanie. Ciężko powiedzieć, jak jest z tą fizycznością. Dzisiaj o dziwo nie było źle, nic nie boli, to jest bardzo ważne. Oczywiście ciężko było się odnaleźć w graniu, ale myślę, że i tak nie było źle. Jestem pozytywnie nastawiony, pozytywnie zaskoczony, bo myślałem, że będę bardziej walczył ze sobą, a nawet można było się skupić na graniu. Także myślę, że tutaj czas będzie działał na naszą korzyść. Mamy jeszcze tydzień, trener tutaj też przedstawił nam plan, bardzo dobry plan moim zdaniem, takiego spokojnego powrotu właśnie do treningów, do grania, żeby nie zwaliło się wszystko naraz, bo wtedy to może nas trochę przydusić. Taka jest nasza dyscyplina, taki jest nasz terminarz. Ci, którzy grają w reprezentacji, tego czasu odpoczynku mają bardzo mało. Praktycznie środa wieczorem wylądowaliśmy w Polsce. Czwartek był taki na odpoczynek, piątek przeprowadzka do Bełchatowa. W sobotę się zameldowaliśmy już tutaj, zrobiliśmy siłownię, w niedzielę graliśmy mecz. Tak to wyglądały nasze ostatnie trzy dni. To jest trochę szalone, ale my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Na pewno nikt nie będzie płakał, nikt nie będzie narzekał. Obyśmy tylko byli zdrowi. Ja się cieszę, że po takiej przerwie zagrałem mecz i nic się nie wydarzyło, bo to jest zawsze najgorszy problem, gdyby coś się wydarzyło. Mam nadzieję, że to będzie udany sezon. Mamy wszyscy, myślę, jak razem, cała drużyna, mamy coś do udowodnienia w tym sezonie i myślę, że taki cel nam będzie przyświecał, żeby pokazać, gdzie jest miejsce PGS Kry Bełchatów w polskiej lidze.